Witamy! Z tej strony drużyna Bobry Lego Kościan. Chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz projekt badawczy, który polega na poprawieniu jakości życia ludzi i zwierząt przez zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza i zmniejszeniu smogu. Chciałbym przedstawić naszą grupę. W naszej grupie jest Janek, Stasiu, Kuba, Szymon, ja, Kamil, Kubek, Stasiu i Aleksander. Na dzisiejszych zajęciach nie ma Franka, Floriana i Patryka. I jaki wybraliście dokładnie temat? Wybraliśmy temat o robotach zakładających filtry na kominy i zbierające zanieczyszczenie. Jeszcze mieliśmy pomyśleć. Statki elektryczne, roboty sadzące drzewa i sieci do łowienia. Lecz nasze hasło stop swobody. Super. A w jaki sposób wybraliście temat? Przez głosowanie. Super. A co takiego, nie, takiego złego robi ten smog, że się zainteresowaliście tematem? Tak, wywołuje choroby mózgu, układu nerwowego, płuc, czyli oczu, nosa, gardła, wątroby, układu odpornościowego, układu krążenia, wywołuje też kwaśne deszcze, które sprawiają, że drzewa schną, wywołuje pożary lasu oraz zatruwa ziemię i wody. Super, bardzo fajnie. A skąd się bierze ten smog? Smog się bierze głównie z kominów. Okej, super. I z kim skonsultowaliście właśnie swój pomysł? Nasz pomysł skonsultowaliśmy z ludźmi z Instalfilter. Z firmy Instalfilter, tak. I jak ocenili wasz pomysł? 999:1. Co jest innowacyjnego w waszym rozwiązaniu? To, że jeszcze nikt nam nie wpadł na taki pomysł. Czyli jest to pomysł taki... projekt innowacyjny, nie jest rozszerzenie żadnego pomysłu istniejącego. Nie. Okej, okay, super. A może zademonstrujcie te drony właśnie, bo widzę, są różnej wielkości. Do mniejszy dom. A, i zakłada filtry. Nie, on wykrywa smog i wysyła na policję. Okej, okay. A duży dron? A duży dron zakłada filtry na kominy. Okej, okay, tylko zawsze musi trafić, tak? Tak. Dobra. A może Aleksandra powiesz o tym dużym dronie, coś ciekawego? Jakie zasady działania? Duży dron ma 4 silniki napędu, czujnik do wykrywania smogu i mechanizm do rzucania filtru i także magazyn. Okej, okay, super. A tu mam... Okej, okay, tu macie matę, widzę jakąś. Może opowiecie coś o niej? Tutaj padał kwaśny deszcz, przez to drzewa wyschły i spowodowały dużo pożarów. Tutaj, jak widzimy, kurczak umarł przez kwaśne deszcze. Krowa napiła się zanieczyszczonej wody i wyhodowała trzecie oko. Jak bym chciał jeszcze troszeczkę... To po prostu jest zanieczyszczona woda. No, przez ten trujący dym lecący z komina, tak? Tak. Okej, okay, a co jeszcze moglibyście powiedzieć? Jak byście chcieli rozwinąć wasz pomysł jeszcze? Nasz, jak byśmy chcieli rozwinąć? Powiem tak, ja bym chciał rozwinąć tak, żeby po prostu było takie kominy, takie a la siatka. Aha, czyli mapę taką zrobić dla tych kominów wszystkich, tak? Nie mapę, nie mapę, tylko jakby te filtry były takie a la siatka, nie tylko tutaj opona. Aha, tak jest, dobrze. Co skłoniło was do wyboru takiego tematu, nie innego? Co ten temat właśnie miał rozwinąć? W jaki sposób miał poprawić tę jakość życia? Żeby lepiej się oddychało ludziom i żeby nie było zanieczyszczeń w powietrzu i żeby przez to zwierzęta nie umierały. Na przykład. A z jakich źródeł korzystaliście? Głównie to sami na wszystko wymyślaliśmy, tylko z internetu wzięliśmy materiały na tamten makap. Czasami robiliśmy jeszcze duże wysyłki. To na samym początku, tak? Żeby wybrać temat, zgadza się? Tak. Chcielibyście jeszcze coś dodać do tematu? Nie. Chciałem to dodać, bardzo fajnie, bo gdyby ten temat był fajny i ja bym chciał, żeby robot miał najwięcej punktów i byśmy wygrali pierwsze miejsce w Polsce. Okej, okay, super. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.